Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Adam Wielomski i chciałbym Was wszystkich zaprosić na zjazd Narodowej Akademii Informacyjnej, który będzie miał miejsce w Warszawie w dniach 25-27 września bieżącego roku. Na zjeździe tym będę chciał przedstawić referat pod tytułem Autonomia jednostki w myśli konserwatywnej. Temat ten wybrałem nieprzypadkowo, ponieważ jedną z pól zainteresowań cybernetyki społecznej jest problem kierowania społecznego. Cybernetyka ma w tej kwestii duże osiągnięcia i chciałbym w związku z czym zająć się tym problemem z punktu widzenia mnie jako badacza myśli konserwatywnej, a po części również jako publicysty konserwatywnego. Celem tego referatu będzie zastanowienie się nad problemem autonomii jednostki głoszonej przez liberalizm i współczesne liberalne społeczeństwo. Czy ta pełna autonomia, o której się nam często mówi, jest prawdziwa? Czy też, jak mówią konserwatyści, człowiek jest ograniczony tradycją, obyczajem, państwem, rodziną, stosunkami społecznymi? Będziemy w związku z czym zastanawiali się nad tym, czy w społeczeństwie liberalnym istnieje liberalna jednostka jako autonomiczny, samodzielny atom, czy też społeczeństwo te stworzyło nowe formy kierowania i ograniczenia tej jednostki, tworząc różnego rodzaju medialne stereotypy. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani, serdecznie zapraszam na zjazd.